Obecnie w tygodniu do oddziałów ZUS w województwie łódzkim wpływa średnio około 5000 ezla, co stanowi 10,43% wszystkich przekazywanych zwolnień. Wpływ na przyrost wystawienia zwolnień w formie elektronicznych miało m.in. wprowadzenie przez ZUS 1 grudnia ubiegłego roku bezpłatnego certyfikatu ZUS, ułatwiającego lekarzom sposób podpisywania elektronicznych zaświadczeń lekarskich, z którego korzysta już prawie 16 tysięcy lekarzy. Na pewno także przyczyniło się do tego wzrostu szkolenia i spotkania pracowników ZUS z lekarzami, którzy już od 1 lipca tego roku będą musieli wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w tej elektronicznej formie. I w ramach tych działań, spotkań i szkoleń nawiązano kontakt z niemal 12 tysiącami placówek medycznych i uczelni oraz przeprowadzono ponad 7100 szkoleń dla lekarzy i placówek medycznych. W lutym 2018 roku w całym kraju prawie 13% wszystkich zwolnień zostało wystawionych elektronicznie. W naszym województwie niemal 10,5%. Najwięcej zwolnień elektronicznych w stosunku do wszystkich zwolnień wystawionych zostało w województwo zachodniopomorskim 22,10%, a najmniej w województwie śląskim 5,47%. Więcej niż w łódzkim wystawianych jest też elektronicznych zwolnień w województwach podlaskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, a mniej na przykład w województwie podkarpackim, lubuskim czy świętokrzyskim. Przypominamy, że od 1 lipca bieżącego roku zielone zwolnienia lekarskie, tak zwane ZUS-ZLA, odchodzą do lamusa i lekarze będą wystawiali tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie, które od razu będą widoczne u pracodawcy posiadającego profil na PUE ZUS oraz w samym ZUS-ie. Dzięki temu pacjenci nie będą musieli dostarczać zwolnień lekarskich do pracodawcy, a co za tym idzie, nie będzie im też groziło obniżenie wysokości zasiłku chorobowego za nieterminowe przekazanie zwolnienia płatnikowi. Ten przepis będzie już nieobowiązujący. Pacjenci, którzy zatrudnieni są u płatników, którzy nie mają dostępu do PUE ZUS, otrzymają od lekarzy wydruk elektronicznego zwolnienia, by przekazać go pracodawcy.